Dzieje Mikołowa rozpoczynają się w początkach XIII wieku. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z roku 1222. Do początków XIV wieku Mikołów był kasztelanią. Po przeniesieniu jej do Pszczyny pozostał miasteczkiem, którego rozwój był uzależniony od jego mieszkańców. W roku 1273 miasto uległo zniszczeniu w wojnach między książętami. Odbudował je nowy właściciel, Jan z Grabia, na miejscu, gdzie obecnie znajduje się rynek. Mikołów otrzymał prawa miejskie w roku 1547, nadane przez ówczesnego właściciela ziemi pszczyńskiej, Jana Turze, a potwierdzone w roku 1563 przez następcę Stanisława Promnica. Najstarszą budowlą zachowaną do naszych czasów jest tak zwany Stary Kościół Świętego Wojciecha, wybudowany w latach 1270-80 w zastępstwie grodowego kościółka drewnianego Świętego Mikołaja. Prawdopodobnie początkowo był drewniany. W XVI wieku notuje się jako murowany. Jest w stylu późnego gotyku. Ołtarze posiadają bogate zdobnictwo snycerskie z XVII wieku. Po reformacji pierwszym proboszczem był Tomasz Aleksander Czarniecki, brat hetmana Stefana Czarnieckiego. Kościół ten stanowił jeden z obiektów zabytkowych, który przetrwał wszelkie okresy zniszczeń miasta. Miasto było wielokrotnie niszczone przez wojny, pożary i zarazy. Po ostatnim wielkim pożarze w roku 1794 pozostało tylko 3 domy murowane i część drewnianych poza miastem. Spłonęły ratusz, szkoła i szpital. Miasto odbudowało się, ale już jako murowane. Mikołów leżał na skrzyżowaniu dróg handlowych, co było podstawą jego handlowego charakteru i rozwoju. W późniejszym okresie władzę w mieście pełniła Rada Miejska, podległa panom pszczyńskim. Początek rozwoju miasta następuje w drugiej połowie XIX wieku. Miasto otrzymało dogodne połączenia komunikacyjne z innymi ośrodkami przemysłowymi, co gwarantowało dobre zaopatrzenie w surowce oraz zbyt wyrobów, a równocześnie miasto wraz z przyległymi wioskami zapewniało tanią siłę roboczą. Toteż w krótkim czasie powstało szereg małych fabryk i zakładów przemysłowych, dając zatrudnienie kilkuset pracownikom. W tym okresie znacznie rozwinęło się rzemiosło, ujęte w ramy organizacji cechowych, do których należało ponad 200 rzemieślników. Pod koniec tego okresu pojawiły się większe liczby robotników fabrycznych. Rozwijający się przemysł spowodował wzrost mieszkańców do 4774 osób w roku 1870. W tym czasie było w mieście 381 domów mieszkalnych, 3 szkoły, 2 domy chorych. Drukarnie mikołowskie, a szczególnie drukarnia Karola Miarki, rozgłosiły nazwę miasta po wszystkich ziemiach Polski, a nawet za granicą. Syn jego, również Karol, rozbudował dotychczasową małą drukarnię do tego stopnia, że jest ona dzisiaj dużym zakładem graficznym. Mimo rozwijającego się przemysłu, miasto właściwie nigdy nie było bogate. Mieszkańcy znajdowali pracę w rozwijającym się przemyśle. Obecny ratusz powstał w roku 1872, a wybudował go majster murarski Długaj i majster ciesielski Berger, ale nie w dawnym miejscu. Mm-hmm.
Powrót Mikołowa do macierzy w roku 1922, po długowiecznej niewoli, oznaczał zwrot w dalszych dziejach miasta. Dopiero teraz mogło dojść do całkowitego zespolenia tego miasta z Polską. W okresie międzywojennym ludność miasta wzrosła do 14 tysięcy osób. Najważniejsze inwestycje tego okresu to budowa nowoczesnego gmachu gimnazjalnego, szkoły podstawowej, osiedla wojewódzkiego z 49 domkami, stadionu sportowego oraz rozbudowa parku miejskiego. W tym czasie doprowadzono do prawidłowego stanu ulice miejskie. Zmodernizowano i rozbudowano miejskie przedsiębiorstwo, a także zakłady użyteczności publicznej, w szczególności sieć wodociągów i oświetlenie miasta. W tym okresie rozwój przemysłu nie osiągnął poważniejszych wyników, czego powodem był przewlekły kryzys gospodarczy na przełomie lat 20. i 30. naszego stulecia.